Kolejny projekt uchwały to druk nr 8 przez 310 z 2013. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynął wniosek o zdjęcie projektu uchwały nr 8 przez 310 z 2013. Odczytuję. Na podstawie paragrafu 10 ust. 2 regulaminu 910 wnioskujemy o zdjęcie projektu uchwały nr 8 przez 310 przez 2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego dzielnic 10 pod nazwą rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagaje do wjazdu do Fortu Łupianka 182 metry bieżące. Również tutaj, tak jak w poprzednim przypadku, ten wniosek jest podpisany między innymi przez pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury, a dotyczy on projektu uchwały przygotowanego też właśnie przez Komisję Infrastruktury. Również w tym przypadku wniosek ten cieszy się moim poparciem i jednolitym stanowiskiem Rady z osiedla gminy. Otwieram dyskusję. Pan Radny Kapera, proszę bardzo. No jedno pytanie, panie przewodniczący. Panu przewodniczącemu, nagle rezygnujecie z takich zadań finanse i tutaj, co jest powodem? Proponuję, żeby na to pytanie odpowiedzieć. W mojej ocenie powodem tego jest właściwe podejście do tematu, słuszna decyzja i troska o dobro całej dzielnicy. Ale jeżeli pan przewodniczący chce powiedzieć, proszę. Przyklaskać tylko, dobrze. Cieszę się bardzo. Tylko chciałbym, żeby to było prawdą. A do co mi pan kłamie? Nie, tylko że dobrą dzielnicę. Jestem za pani Maciu. Życzę panu tego samego. Dzięki. I przechodzimy do głosowania. Dobrze. Ja mogę tylko odpowiedzieć szczerze, co się wydarzy, to jest. Ja wiem o tym, tylko sytuacji. Powiem, jestem, że też nie będę tylko tak i tak. To się spodziewałeś, ja bym złudzę. Śmiechu mogę wam powiedzieć tylko to, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy tej kwestii na bezpieczeństwo. Nie neguję tego wszystkiego, bo tylko ilość samochodów jeżdżących tym zwężeniem jest, myślę, znacznie większa. Tak, lekką rączką zrezygnować z zadania policji. Nie jedną ulicę na dzielnicy 10, już nie powiem o Armii Kraków, gdzie mieszka dwa domy na krzyż mają wejście, a pani tu chciała ją robić. Dobra. Dziękuję, koniec dyskusji. Dobra, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa nie zrobił w tej sprawie? Nie. Szanowna pani, nie zabrała pani głośnej dyskusji, tak, sprawniemy wniosek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku o odstąpienie od procedowania projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. 16. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Stwierdzam, że wniosek został jednomyślnie przyjęty.